Dzień dobry, cześć. Wiecie, że ja moje chlebki wypiekam w takich ekologicznych, drewnianych, jednorazowych foremeczkach, wykładanych papilotkami z takim specjalnym papierem do pieczenia. Robię to dlatego, żeby chleb już po wyjęciu z pieca nigdy nie był dotykany rękami, palcami. Jest wtedy bezpieczny, więc nie dotykamy już nigdy pieczywa rękami, nawet w rękawiczkach, i wtedy unikamy zakażenia tego pleśniami, które to muszą później w podróży być wyeliminowane, i zapakowane chlebki są w systemie MAP, czyli z dogazowaniem. Te foremki, dla tych, którzy wypiekacie w domu, my to czasem w sklepiku nawet udostępniamy w sprzedaży, pakowane po 10 sztuk z 10 papilotkami, i można wtedy w takich gustownych foremkach upiec sobie samemu coś fajnego. Mogą w tym być również babki bananowe, babki piaskowe, jakiekolwiek nasze wypieki, te foremki doskonale się do tego nadają, one się nie nagrzewają i możemy z pieca wyjąć je po prostu rękami bez rękawic, bo mimo że są w temperaturze 240 stopni, to te drewienka są na tyle chłodne, że możemy wyjąć to po prostu rękami z pieca, nie używając rękawic. Jako ciekawostkę Wam powiem, że jeśli nawet mamy pieczone są chleby w temperaturze 240 stopni, to temperatura w miękkiszu chleba pod koniec pieczenia nigdy nie przekroczy 99 stopni. Więc wszystkie te takie kawały, co opowiadają na YouTubach, że tam się coś dzieje złego w środku, jeśli z tymi nasionkami tam, że to się zrobią takie tłuszcze niezdrowe i tak dalej, to są głupoty, bo to nie są te temperatury, które miałyby tym ziarenkom zaszkodzić. Czasem też w sklepie pojawiają się nasze kultowe deski z receptą na sukces w domu, w rodzinie, w biznesie, czyli kochaj, służ i dbaj, z adresem naszej strony internetowej glutenfreebakery.pl. Trzymajcie się. Cześć.